Hej, witajcie w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Zaczynamy sobie od nocy, właściwie późnego wieczoru, ponieważ za 3 godziny mamy nareszcie egzaminy końcowe naszej trójki, czyli Angeliki, Damiana oraz Lilianny. To oznacza, że ten odcinek jest już ostatnim ze studiów. Później przenosimy się z powrotem do Miłowa i tam będziemy kontynuować życie Damiana oraz zapewne Lilian, Angeliki, znaczy się Angeliki, bo Lilianna to w ogóle raczej z nimi mieszkać nie będzie. Także oni sobie tutaj jeszcze śpią przed egzaminami, już coraz mniej czasu, tylko 2 godzinki. No i oczywiście nie ma wątpliwości, że stadzą, ponieważ mają paski na maksa. Ja ostatnie dni po prostu nic nie robiłam, tylko kazałam im się uczyć, wszystko ogarniać do tych studiów, żeby mieli jak najlepsze wyniki. No i wszystko się udało. To nie było takie trudne. Teraz tylko czekamy na końcowy egzamin i chyba zrobimy jakąś imprezę. Jeszcze nie wiem, jak to można zorganizować, bo mamy tutaj 3 simów. A pamiętam, że można zaprosić tylko 1 osobę do świętowania i raczej nie można zrobić grupowego przyjęcia kończącego tę uroczystością, ale zobaczymy. Dobra. Uwaga. To jest wielka chwila. Ostatni egzamin. Ostatni egzamin. Nie mogłam się tego doczekać po prostu. Nareszcie koniec studiów. Będziemy obserwować, jak wychodzą. Pa, pa! Jejku, jak oni wolno chodzą. No i nie mam pojęcia, jak jest z tą imprezą właśnie na koniec roku. Więc nie wiem. Jak widzimy tutaj, uważajowi jeszcze trochę zostało, więc on jest w tyle. Ale to już sobie dogram osobno. Szczepan to w ogóle, wiadomo. Wow! Już tak szybko? Patrzcie, udało się. Ale to nic nowego, widzę. Jej, 72 godziny, zanim Angelika Przyjmiaczek opuści teren uczelni. Dobra, to jest pomyśleć o przyszłości. Przyjęcie podyplomowe, tak. I właśnie nie wiem, jak jest z tym przyjęciem podyplomowym. Ja proponuję na razie, żeby oni się troszkę ogarnęli przed tym przyjęciem. Oj, nie ma co jeść? Pokazać mi tutaj, kto umie gotować? No, najlepiej Angelika potrafi gotować. To niech poda coś na śniadanie, ponieważ wszyscy są głodni, a kucharza nie ma. No w sumie jest środek nocy. To co się dziwić? Musicie poczekać. Tak. Wasza przygoda się kończy na studiach, moi mili. Słuchaj, spośnij miłości po... Damian. Oj, Damian. A co tu mają napisane? Dyplom uczelni, najwyższe wyróżnienie. Jej! Wszyscy takie mają, nie? Pewnie, że tak. No. I proszę, kto by się spodziewał, że Damian skończy studia? Kto by się spodziewał? Chodźcie tutaj, Angelika zrobi wam śniadanie. Boże, śpi jeszcze. O, Boże, też się załapie. Możecie sobie na razie usiąść. Będziecie tak stać. No wiecie, nie będę o 4 rano robić przyjęcia podyplomowego. Poczekamy, aż się trochę rozjaśni. Tam poda jeszcze śniadanie. No, akurat przyszedł kucharz, jak już... O matko, ona poda dla całej rodziny, czy jak? Dla całego akademiku? Już wystarczy. Weź sobie to jedz. Usiądźcie przy jednym stole. O, super. A to, żeby tak brzydko nie stało. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I nie wiem, jak jest z funduszami rodziny. Czy te fundusze, które tutaj zarobiliśmy, przechodzą jakoś... Wiem, że na start dostaną te 20 tysięcy simoleonów, czy jakoś tak. Ale nie wiem, czy te pieniądze też dostaną, czy nie. W każdym razie pomyślałam, że po prostu część tych pieniędzy im przekażę kodem, ponieważ to są ich zarabione pieniądze za dobrą naukę i szkoda mi ich, żeby tutaj zostawały nie wiadomo na co, bo tutaj w ogóle z nich nie korzystałam. Tyle co im pokoje zrobiłam i właśnie rachunki opłaciłam. A tak przecież ciężko zapracowali na to stypendium i to są ich pieniądze, należą im się. Także potem część sobie odbiorę najwyżej. No dobra, przyspieszmy to trochę, bo oni tu jedzą w nieskończoność.
Jest 6 rano, to nadal jest za wcześnie na przyjęcie. Wszyscy sobie gratulują. A Błażej, jak tam za ceną twoją? Słabo. Powiem ci. Weź się za siebie. Ani tutaj do Angelki zarywasz. O, Angelika skacząc. Ej, zrób sobie lepiej najpierw siku. Chcę, żeby byli ogarnięci w miarę. Tobie się przyda prysznic. A ty sobie tańcz ze swoim chłopakiem, jeśli masz taką ochotę. Dobra, przyspieszmy to chociaż do, nie wiem, do 10. No bo przecież nie będziemy robić przyjęcia o 7 czy tam 8 rano. 10 też jest dosyć wcześnie, ale chciałabym mieć to za sobą i mam nadzieję, że Balbina przyjedzie. To dzwoni. Nie gadaj z nim. Dobra. Chodź tu, Damianie. Zostaw tą grę. Zadzwoń. Chodź to miłowo, wezwij tekstówkę, dostawa. Aha, bo to się tu robi. Dobra. Jest przyjęcie podyplomowe. A zobaczymy, czy będę mogła urządzić kilka przyjęć. To jest ciekawe. Mogę zaprosić... O, trzech gości mogę zaprosić. No dobra, to akurat. Balbina, Aniela i Cyryl. Nice. A już myślałam, że nie da rady. A pewnie dlatego, że trzech simów ukończyło. Mhm. Ej, ej, bo nie mamy nic do jedzenia. Ty, weź, zadzwoń. Dostała chyba, tak mi się wydaje. Zamów coś do jedzenia. Proszę, Damian, jaki piękny, podejdź tu. Muszę ci zrobić zdjęcie, zamów pizzę. Tak, 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 tak. Bo tutaj na tle tych książek będzie idealnie. Się odwrócić przodem do nas i zrób pozę. Poza. Nie wiem, co tu będzie dobre. Pokaż pokój. O. Zrobimy mu focie. Ale czemu patrzysz w tamtą stronę w ogóle? No. Na mnie tutaj proszę spojrzeć. I cyk. Jeszcze jedno, dla pewności. I super. Przyjechała mama. Przyjechała mama. Obejmij przyjaźnie. Obejmij przyjaźnie. A Cyryl? Nie ma Cyryla? Łeee! Jak to, brat nie przyjechał? Chyba, że poszedł gdzieś na górę. Liliana, co ty robisz w pokoju tego chłopaka? Ojej, chyba Cyrus nie przyjechał. To smutne. Szkoda. Liczyłam na całą rodzinę. Jeszcze rodzinny pocałunek. Dawno się nie widzieli. Nudy cały czas. Barbina tutaj wywija. O, jest Cyril. Chodź tutaj, bracie. Obejmijmy się. Całujmy. Dobra. Andrzejko. Odbierz przesyłkę. I chodźcie tańczyć tutaj, to nam się po... Dawajcie wszyscy. Gdzie jest Liliana? Angelika, przestań tam jeść. Chodź tu. Ty też, nie znam cię, ale... Cały akademik ma mi tu tańczyć. Angelika, Angelika tam w tym pokoju. To ma być
To mają być nudy? Tańczyć mi. Weź tu matkę trochę dłużej, bo... Czemu nudy? Tak się świetnie bawią. Nie wychodzi ta impreza zdecydowanie. Czemu nie chcą tańczyć razem? Ktoś nam wyłączył muzę, czy co? Czemu chcesz iść spać, Damianie? To jest twoja impreza, ogarnij się. Z której co prawda nic nie wyjdzie, ale cóż. Wszyscy tańczyli, a i tak impreza im się nie podoba. No gdzie idziesz pod prysznic, Liliana? Znaczy, Boże, Aniela. Kurczę, mi się teraz wszystko myli, za dużo tych ludzi. Gdzie jest Balbina? Balbina kontroluje tutaj akademik. Sprawdza pomieszczenia, co tu się działo, ale teraz... Nudy. Nudy. Damian. Ogarnij imprezę. Tańcz razem z matką. Tak, teraz w tej piżamie świetnie wygląda. Tańcz teraz z siostrą. Nic nie wyjdzie z tej imprezy, nic nie uratuje. Nadal nudy. Może chcą coś zjeść? Idź sobie, koleś, bo muszę podać jedzenie. Podaj galaretkę. A już 16 sekund i tak nie zdążymy, trudno. To by było na tyle, jeśli chodzi. O nie, jest, może być, wow. Wow, po prostu. Dobra, nie chcę pojedą, chociaż pewnie i tak pójdę zaraz. Może być, no. Wspaniałe przyjęcie, no nie wiem. Się natrudziłam trochę. A ty teraz możesz urządzić przyjęcie? Nie możesz. Chodź tu, Angela. O nie, może chyba. Teraz to się skończyło jedno. O! Ja to chcę zobaczyć! Z czym się... Bona.
sposobem kończymy studia z naszą trójką głównych bohaterów. Szczepana i Błażeja tutaj zostawiam. Sobie to dokończę poza nagraniem. A w kolejnym odcinku już się widzimy w Miłowie. Przygotowałam już dla Damiana i Liany domek do wynajęcia, więc będą sobie tam mieszkać. Zobaczymy, jak się potoczą dalej ich losy. A na dzisiaj to by było już tyle. Także do usłyszenia i pa, pa!